Cześć, z tej strony Karol Bocian i dzisiaj pokażę Ci, co oferuje Bubble podczas nauki tego narzędzia. Jak się zalogujesz do swojego konta, to na dzień dobry możesz wejść sobie w Akademię i zobaczyć, że są takie interaktywne lekcje. Jest ich 12. Ja już przeszedłem wszystkie je, więc przejdziemy jeszcze raz. I te 12 lekcji, krok po kroku, za rączkę, prowadzą Cię przez różne rzeczy w Bubble i uczą Cię, jak jego wykorzystywać, jak wykorzystać Bubble do tworzenia różnych aplikacji. Zatem przechodzimy do pierwszej lekcji. A pierwsza lekcja to jest zapisywanie danych i zapiszemy sobie adres, a potem wyświetlimy to na mapie. Ja mam tutaj już tylko dostępny trudny, ale mogę ten mode zmienić na łatwiejszy. Będę musiał zaraz kliknąć, żeby mi się wyświetlały strzałeczki. I tak to wygląda na początku, pierwszy raz, kiedy to przechodzisz. Więc zaczynamy tworzyć aplikację, która będzie sobie trzymała w naszej bazie danych, tutaj w Bubble, dane odnośnie adresów, a potem wyświetlimy to na mapce. Więc lecimy. Najpierw weźmiemy sobie, wyświetlimy tutaj coś do wpisywania. Ja chcę, żeby wyświetlały się strzałeczki, wtedy jest trochę szybciej tutaj klikać. Najpierw szukamy search boxa. Dodajemy go sobie, wklejamy tutaj, wpisujemy type an address. Type an address. Ok, wpisaliśmy to, co będzie się tu wyświetlało. A teraz wybierzemy sobie, że chcemy geographical places. Ok, continue, przechodzimy dalej. Wchodzimy teraz w przycisk. Wybieramy sobie tutaj przycisk, żeby zapisać nasze dane, więc po prostu wpiszemy tutaj save, tak jak mamy tutaj napisane. I przechodzimy dalej. Następny kroczek i będziemy robić teraz tak zwany workflow, czyli jak klikniemy w przycisk, to coś ma się zadziać. Co? To właśnie tu zdefiniujemy w tym workflow. Continue. Wybieramy sobie, co chcemy zrobić. Chcemy do naszej bazy danych, czyli do data, dodać nową rzecz, jak klikniemy save. Więc bierzemy type i tworzymy nowy, bo żadnego jeszcze nie mamy. I ponieważ nie mamy, więc jakiś musimy wpisać, to będzie nasza location. Zrobimy sobie location, to wszystko widać tutaj. Każdy nam, Bubble nam to podpowiada. Continue. Wybierzmy następne pole. I co my tu sobie zrobimy? Wybierzemy sobie, nasza location będzie miało opcję adres. I to będzie typ geographic address, create. OK. I tutaj wpiszemy sobie to, co będzie z naszego input adresu, to co sobie dodaliśmy wcześniej. I to będzie nasza wartość z tego pola. Continue. I co ma się wtedy zadziać? Jak już stworzymy tą nową rzecz i dodamy do bazy danych, wtedy chcemy, żeby nasza kontrolka, w którą wpisaliśmy ten adres, który chcemy dodać do bazy danych, się wyczyściła. Dlatego wzięliśmy reset relevant inputs. Continue. Przechodzimy do design. Wybieramy mapkę, żeby sobie wyświetlić to, co wpisaliśmy. Przesuńmy ją trochę wyżej. Tutaj wybierzmy sobie, żeby to była lista punktów i żeby to były lokalizacje. Continue. I niech to bierze z naszej, niech poszuka tego w naszym typie, który przed chwilą określiliśmy, dodaliśmy do bazy danych, czyli location. I tutaj wybierzmy sobie, tak jak proszę, trochę inny styl mapy, żeby trochę inaczej wyglądało. Ok, i to wszystko. Kilka kliknięć, dodaliśmy sobie kontrolkę, w którą wpisujemy nasz adresik. Dodaliśmy przycisk, który zapisuje do bazy danych nasze punkciki i dodaliśmy mapę, która będzie wyświetlała te punkciki. Więc zobaczmy, jak to działa. Warszawa. Zobaczcie, od razu nam podpowiada. Możemy sobie coś wybrać. Save. Dodało nam punkcik. Dajmy sobie coś innego. Kraków. Podpowiada, wybieramy. Zobaczcie, mamy dwie rzeczy na mapie. Ta mapa jest interaktywna. Możemy sobie tutaj klikać, przechodzić, zmieniać różne rzeczy. Wybrać też
satelitę. Nowy Jork może. O, tak też działa. Save. Zobaczcie, mamy więcej punkcików. I to tyle. Ciekawe, czy coś nam się dodaje do tej bazy danych. Przejdziemy do update'a. Nie, niestety nie. To jest jednak takie demo, bardzo pomocny tutorial, który pokazuje strzałeczki, ale tutaj nic się nie wyświetla. Przez to, że to jest demo i to działa trochę nie na naszym koncie, na naszej aplikacji, ale działa, zobaczcie. Można klikać, można wyświetlać, można obserwować, można było sobie edytować to, więc bardzo fajnie. To tyle, w skrócie. Dodaliśmy sobie mapkę, dodaliśmy możliwość zapisywania do baz danych, wyświetlanie później tych punkcików. Mamy wszystko. Także dziękuję. Przechodzimy do następnej lekcji. Hej!